Dziś w alternatywnych pająkach będzie mocno feministycznie, ponieważ padnie Spider-Gwen, czyli Gwen Stacy z Ziemi 65. Z tym, że Spider-Gwen to taki alias dla nas, czytelników, bo jeżeli chodzi o to uniwersum, to jest ona w nim znana jako Spider-Woman albo później jako Ghost Spider. Ponieważ używanie w swojej superbohaterskiej ksywie swojego autentycznego imienia jest mocno debilne. Gwen Stacy możecie kojarzyć z głównego uniwersum Marvela, gdzie była świnią Petera Parkera, czy nie w tym sensie, w sensie dziewczyną. No i jest znana głównie z tego, że w takiej historii z 73 roku daje się porwać Zielonemu Goblinowi, czyli klasyczna dama w opresji. Złoczyńca zabiera ją na pewien most, a następnie sprzedaje jej delikatnego kuksańca swoją lotnią, w wyniku czego Gwen spada. Spider-Manowi wprawdzie udaje się złapać i oszczędzić jej zderzenia z glebą czy tam wodą, niestety Gwen jest już martwa. Jakiś związek z tym faktem może mieć to delikatne snapnięcie w okolicy jej karku. W każdym razie jest to jeden z tych rzadkich przypadków, w których superbohaterowi w zasadzie udaje się zrobić to, co zamierzał, ale niestety są ofiary i wpływa to na jego późniejszy rozwój. Gwen na etapie tworzenia tej historii jest mocno bezbarwna, to znaczy wszystkie cechy charakteru, które dzisiaj jej przypisujemy, albo zdarzenia, w których w przeszłości brała ona udział, jak romans z Normanem Osbornem, o którym nie chcecie słyszeć, nie istniały jeszcze w czasie tworzenia tej historii. No i przeskakujemy na Ziemię 65. Gwen Stacy w tej wersji jest utalentowaną perkusistką i członkinią zespołu The Mary Janes. Lol. Trafia też do Oscorpu i na pewnego zabłąkanego radioaktywnego pająka. Pająk gryzie Gwen, a ta dostaje klasyczny zestaw pajęczych supermocy. Podobnie jak oryginalny Spider-Man zalicza epizod zapaśniczy, a także epizod uciekającego rzezimieszka, którego w tej wersji udaje się powstrzymać, więc nikt nie ginie. W sensie żaden lokalny wujek Ben. Gwen ma licealnego przyjaciela Petera Fryera Parkera, który jest mocno nękany przez swoich kolegów, a Gwen niejednokrotnie staje w jego obronie. Peter jest wielkim fanem Spider-Gwen i generalnie to też chciałby mieć supermoce, więc wkrada się do laboratorium Oscorpu, gdzie znajduje jakieś serum jaszczurki czy coś. Oscorp powinien ewidentnie zainwestować w kwestie bezpieczeństwa, bo łatwiej się tam dostać niż do lokalnego McDonalda. No i Peterowi się udaje, ponieważ po podaniu serum wyrasta mu pewność siebie. A także ogon, zębiska i śliska skóra. W takiej wersji Peter wpada do szkoły, aby zrobić tam kompletny rozpis. Gdzie ściera się ze Spider-Gwen i w wyniku obicia mu pyska oraz konsekwencji spożycia serum umiera w jej ramionach. Widzicie, bliska osoba ginie na skutek nieintencjonalnych działań pajęczego bohatera. Wszystko tu się rymuje. Gwen mocno to przeżywa i wykształca własne rozumienie wielkiej mocy, z którą wiąże się wielka odpowiedzialność. A, w tym uniwersum jest też lokalny żeński Kapitan Ameryka. Spider-Gwen poza animacją znajdziecie również w Spider-Verse'owych eventach, w szczególności w zeszycie drugim Edge of Spider-Verse, a także jej własnej osobistej serii regularnej. Z czasem na okładkach zacznie pojawiać się drobnymi literami Ghost Spider, aż w końcu Ghost Spider wypchnie Spider-Gwen całkowicie. To może komiksowy Miles?